Cześć Tomek. Cześć. Tomek Ziętek. Tomek Ziętek. Bo wiem, że niektórzy mają problem. Tak, no wiesz co, to jest nosowe M, tak, jest różnie tak wymawiane. Nie, no wiem. Żeby nosowe M było problemem. Nie, no nie będziemy zaczynać od tych sucharów, z kim cię mylą, wiemy z kim cię mylą, ale tutaj jesteś sobą i jest z nami, jest z nami film. Tak, jest film z nami, żeby nie było śladów. Tak. Równie trudny do wymówienia za granicą jak moje nazwisko, więc... W Wenecji wymawialiście. Próbowano. Nie wiem, czy dobrze, ale nie obchodzi mnie to. W sumie słusznie. Tak, znam twoje nastawienie z wywiadów przynajmniej do nagród, statuetek i właśnie tego blichtru zagranicznych festiwali, ale jednak łącząc jakie te wątki... Jakie tam, słuchaj, obraz się klaruje z tych... Wydaje mi się, że jakoś nie robi na tobie wrażenie to, za którą granicą jesteś i ile waży statuetka. No to jest ważne, słuchaj, to paradoksalnie jest bardzo duży problem, ile waży statuetka, bo zależy jaki masz bagaż. No, dla mnie ważne jest to, że jesteśmy też na międzynarodowym festiwalu. Pytanie, tak, czy to na tobie robi wrażenie i czy robi to w ogóle ci jakąś różnicę? Robi dla mnie różnicę taką, że znajdujemy się w mieście Krakowie, który jest wspaniałym tłem dla tego festiwalu i robi to znaczenie moim zdaniem bardzo duże dla tego festiwalu, to miejsce, w którym się odbywa. I to, że ten festiwal jest międzynarodowy, chciałam nawiązać do tego wątku, że jednak wiesz, rozmawiamy o filmie, którego tematyka i którego temat jest znajomy ludziom tutaj, tak? Czy z lekcji historii, czy z domu, czy przynajmniej z Wikipedii. Mhm. A jednak międzynarodowa publiczność, czy to w Wenecji, czy w Krakowie, to trochę inny klimat. Czy ty się jakby czujesz wtedy w jakimś takim obowiązku opowiadać tak ważną historię jeszcze w większej skali niż to robiłeś grając na ekranie? Nie czuję się zobligowany. Też szanuję bardzo wolność widza, interpretacyjną wolność widza. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że wiesz, ludzie za granicą inaczej czytają ten film. O czym świadczy chociażby sposób promocji tego filmu na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam wątkiem jakby kluczowym i warstwą filmu, która u nas stanowi jeden tylko z lejerów całej historii, mianowicie pobicie i brutalność policji, tam było tematem przewodnim. I dla z wiadomych przyczyn. Z wiadomych przyczyn. No i tak trochę jest z tym odbiorem filmu, że dla każdego to też świadczy trochę o sile tej historii i tego filmu jako dzieła, że po prostu stawia pytania, a nie daje jednoznacznych odpowiedzi i to jest jakby siła tego. No grasz w mocnych historiach i ja nie wiem, czy to takie jądro ciemności tej historii samo ciebie przyciąga, czy ty tak wybierasz te filmy. Ja wiem, że to nie jest całe twoje emploi, ale jednak zdarzyło się kilka mocnych rzeczy. Czarny czwartek, Hyacynt, no i teraz historia Przemyka. Tak, miały też wcześniej swoje takie brutalne też jądro, tak jak to nazwałaś, jądrem ciemności. No to jądro ciemności ciebie przyciąga, czy ty tak po prostu świadomie wybierasz? Nie wybieram tego na podstawie na pewno żanry, jaką reprezentuje dany scenariusz, tylko na podstawie lektury scenariusza i tego, czy to jest dobry czas, czy to jest dobry pomysł na spożytkowanie swojego życia. Taki jest, taki, w taki sposób wybieram mniej więcej. Do tego się ostatecznie sprowadza tak naprawdę wybór scenariusza, więc to, że akurat to są filmy tak dramatyczne i tak ich dotykają. No wiadomo, że to jest też z perspektywy aktorskiej najbardziej zajmujące. No człowiek na krawędzi, człowiek w jakimś wysoki diapazon emocjonalny tych postaci. No to jest rzecz, którą jakby karmi się też trochę kino. Śmiałam się. Wiesz, ja zagrałbym z chęcią w komedii, no ale jeszcze chyba nie trafiła do mnie taka, która by mnie rozbawiła, więc. Ale mnie z kolei rozbawiło to, jak w kilku rozmowach mówiłeś o tym, jak ludzie mówią, że ty jesteś po prostu właśnie przy kamieniach na szaniec wyjęty z lat 20, a teraz nagle twoja twarz pasuje do PRL-u. Jest to kostium, ale to jest po prostu zbieg okoliczności? To jest olbrzymi komplement, słuchaj, dla mnie zawsze, bo on świadczy o takim fakcie, który zaistniał w głowie widzów, że oni są w stanie mnie przyporządkować do danej epoki, to znaczy, że na tyle uwiarygodniłem swoją graną przeze mnie postać, że są w stanie w to uwierzyć, że ludzie w tamtym czasie, no bo ja się z takimi opiniami spotykałem, że wyglądam swoim wyglądem, wiesz, nawiązuję do ludzi. No człowiek jest taki sam. Wydaje mi się, że właśnie wpisuje się to w to uprawdopodobnienie po prostu działań tego bohatera, że
że ludzie, którzy żyli powiedzmy w tamtych czasach, są w stanie się do tego ustosunkować jakoś tak, wiesz, emocjonalnie, jeszcze bardziej, nie? Ja jak oglądałam ten film, żeby nie było śladów, bo teraz mówimy o kostiumie i o twarzy, to tutaj twarz akurat w kontekście przypasowania jej do konkretnej dekady mniejsze miała dla mnie znaczenie niż to, że jednak reżyser użył jej jako narzędzia, bo zobacz, twoja twarz bardzo często opowiada albo ma opowiadać czegoś, czego celowo nie widać. Tak, tak, zgadza się. No tak, takie dodatkowe brzemię na ramiona tego bohatera zrzucił reżyser, co jest moim zdaniem bardzo dobrym zabiegiem, bo ja się nawet spotkałem z takimi opiniami już niejednokrotnie, gdzie ludzie opowiadali i referowali do sceny pobicia, jakby rzeczywiście widzieli ją inaczej niż była zarejestrowana. No i to było pewnie... To jest bardzo ciekawy zabieg w ogóle psychologiczny, że okazuje się, że człowiek jest sobie w stanie dopowiedzieć coś, czego nie widział, i wpisuje się to też troszeczkę w tą medytację na temat prawdy i tego, czym jest prawda, jakby w szerszy kontekst tego filmu, nie? Czyli budując tę rolę, trochę musiałeś mieć też podejście takie analityczne, albo przewidzieć to, czego nie możesz jeszcze pokazać, albo co powinieneś pokazać, żeby pociągnąć ten zabieg. Z wielu powodów to była praca bardzo analityczna, nie tylko z tego powodu, ale też z tego, że dużo informacji na temat tego bohatera, prawdziwych i fałszywych, bo no, nie wiem, chociażby w rozmowach z KC dowiadujemy się o pewnych faktach z życia bohatera. Część z tych faktów jest prawdziwa, część z tych faktów jest fałszywa. W domu rodzinnym też w jakiś inny sposób naświetlamy tę postać. Ta postać funkcjonuje nie tylko w wymiarze tych scen aktorskich, ale też w rozmowie innych bohaterów, więc to była jakby praca analityczna, bo trzeba było wyłuskać, co z tych rzeczy chcemy podbić, czego z tych rzeczy chcemy użyć jakby do kreowania tej postaci. No i trzeba było mieć tyle głowy, jakby ten koszyczek. Używałeś też rekwizytów i to tak intensywnie, przyznaj się, ile papierosów wypaliłeś w ten charakterystyczny sposób. Słuchaj, nie liczyłem, ale były to papierosy nie nikotynowe, więc no, duża część budżetu na to poszła, muszę ci powiedzieć. No jest to bardzo sugestywne. Poszła z dymem, no. No tak, jest to bardzo sugestywne, jest to taki charakterystyczny gest, ale jeżeli już mówimy o tych gestach, to w ogóle gestów i detali jest w tym filmie bardzo dużo. Gdzieś tam on jest na ekranach kin od kilku miesięcy, tutaj po prostu jest to jego przedłużenie też promocyjne, na które bardzo zasługuje, ale też wiem, że detale i to, jak Matuszyński pracuje na tych detalach, ty to lubisz? Lubisz taki styl? Kocham, bo uważam, że no to buduje historię i to są te po prostu kolejne pola eksploatacji dla nas i można więcej, o wiele więcej opowiedzieć o bohaterze, wiesz, jakby wiedząc, że jest to trzymane w ryzach przez jakiś umysł nad tym, tu wspomniany Jan P. Matuszyński, właśnie, który pilnuje tych wszystkich przebiegów, i jest to bardzo satysfakcjonująca ostatecznie praca, kiedy wiesz, te wszystkie założenia wepchnięte znajdują swoje miejsce w tej historii, więc to jest naprawdę... Dla aktora też, ale dla widza myślę też ja wyłapałam, i to drugi raz oglądając ten film, właśnie obraz Beksińskiego, który wisi w jednym z pomieszczeń, i to jest oczywiste nawiązanie do tego, co reżyser... Oczywiste, ale ma też kolejne dno, bo słuchaj, to jest obraz, który w ogóle zaginął później, więc nie wiadomo, gdzie on jest. To daje też dodatkowego smaku całej historii. I to nie jest legenda. Narkiewicza się znalazł w tym... Jasne, ale to nie jest legenda, którą wymyśliłeś na potrzeby. Nie, to jest easter egg, ale to akurat pomysł Janka Matuszyńskiego, więc, ale tak, takich rzeczy było więcej i to jest, wydaje mi się, że ten film można spokojnie obejrzeć więcej niż dwa razy i dopatrzeć się i przejść tę historię jakby po innej trajektorii i na innej płaszczyźnie trochę obejrzeć ten film. Słuchaj, a jesteśmy właśnie na festiwalu Off Camera. Jest to festiwal z nazwy kina niezależnego. Czy ty jakby dziś potrafisz postawić granicę między kinem niezależnym, offowym, niszowym, a popularnym? Wydaje mi się, że takie zjawisko jak kino niezależne nie istnieje. Ja się śmieję oczywiście, ale wydaje mi się, że kino jest zależne, bo wynika z tych zależności osobowych, z zetknięcia wielu osób i to jest taka maszyna, w której aktor też, wiesz, no, ma coś do powiedzenia, ale jest trybikiem w całym tym zależnym właśnie układzie
operatora, oświetlenia, kadru, kostiumu i różnego rodzaju zależności, więc bardzo zależne, kino zależne. Te zależności się pewnie jeszcze bardziej stały skomplikowane w lockdownie, no bo trzeba przyznać, że pokolenie aktorów przed tobą w twoim wieku nie miało pokolenie takich doświadczeń. Dokładnie, pokolenie przedcovidowe. O co cię wzbogaciło warsztatowo, albo co ci warsztatowo utrudniło to doświadczenie lockdownowe w pracy na planie? No bo jak rozumiem, byłeś na planie dwóch filmów mniej więcej w tym czasie. Znaczy ja się staram nie robić, wiesz, dwóch rzeczy naraz filmowo. Zazębiły się te produkcje w taki sposób, że ja skończyłem zdjęcia i od razu po prostu zacząłem pracę nad filmem Hyacynt. O tyle utrudniły nam, że zdjęcia przeniosły się o 3 miesiące. My nawet nie wiedzieliśmy, czy ten film powstanie, a już włożyliśmy w niego naprawdę kawał serca. Więc był taki okres naprawdę oczekiwania z perspektywą, że my w ogóle nie wejdziemy na ten plan i tego filmu nie zrobimy. Bo ilość aktorów, ilość lokacji, które pospadały, które trzeba było reorganizować, zmieniać, żeby to zafunkcjonowało jeszcze w reżimie sanitarnym, który wtedy obowiązywał, no to też jest duża zasługa ekipy, że udało się utrzymać wiesz, to w porządku i te zdjęcia paradoksalnie nie były wcale tak przerywane. Chwilę później kręciliśmy Hyacynta. Tam już nie było kolorowo, bo też ilość zachorowań wzrastała, to prawdopodobieństwo zachorowania też wzrosło. My film kilkukrotnie przerywaliśmy, ale muszę powiedzieć, że zmienił się sposób pracy. Ja tego doświadczyłem w taki namacalny sposób na premierze Hyacynta, gdzie ja poznałem się z aktorami, tak naprawdę nie mieliśmy szansy ani nigdy przetrawić tego filmu, spotkać się po zdjęciach, tylko od razu byliśmy odwożeni bezpośrednio do hotelu, żeby unikać jakichś, wiesz, niepotrzebnych kontaktów. Czyli niektóre twarze zobaczyłeś dopiero na ekranie? Zobaczyłem na ekranie, ale nie było nawet czasu poza jakby, wiesz, samym procesem pracy i rejestracji filmu, nie wiem, żeby się zakumplować nawet, nie? Wiesz, jakby to przerzucił się ciężar, nie? Zawsze mam takie wrażenie, że ten plan zdjęciowy jest takim swoistą kolonią, nie? Że to są takie znajomości z kolonii, takie bardzo intensywne w krótkim czasie, a tutaj to było takie szarpane. Ale też zmieniło się bardzo. Szarpane chyba były też inne rzeczy, którymi się zajmujesz i nie mówię tutaj o strunach, ale o muzyce, bo mieliście chyba plany koncertowe też ze swoją kapelą. Tak, no było, no i się widzisz, zdążyliśmy zagrać z całej trasy chyba dwa koncerty i resztę musieliśmy odwołać. Ja bardzo żałuję, że nie wzięliśmy żadnego, że nie nagraliśmy tego, w jaki sposób ta nieudana trasa się nie odbyła, bo myślę, że to byłby bardzo ciekawy materiał. Wtedy, wiesz, krążyły te wszystkie pogłoski o tym, że Warszawa będzie zamknięta, nie wiadomo co się wydarzy, czy można przyjść na koncert. Ludzie do nas przychodzili przed koncertem i zastanawiali się, to można jeszcze się zbierać. Taka postapokaliptyczna wizja, czyli to jądro ciemności cię ściga. Ściga mnie też na scenie muzycznej. No, teraz pracujemy nad nową płytą, więc mam nadzieję, że uda się w końcu te koncerty, których nie zagraliśmy, i odwiedzić te miasta, których wtedy nie odwiedziliśmy. A jeżeli to nie starczy, to jeszcze zaoferuję swoje usługi jako muzyk solowy, bo też w tym roku będę swoją solową płytę wydawał, więc staram się zrekompensować. Okej, mam nadzieję, że ta informacja premierowo będzie u nas. No ja już udzieliłem kilkukrotnie, ale we wrześniu można wypatrywać, słuchaj. No dobrze, to chociaż ten konkret. Ja datę wam wyślę. Świetnie, dobrze. Będę czekać. Słuchaj, a już jakby też z tej muzyki, wracając do filmu i do tego festiwalu, ja z kolei tę niezależność festiwalu, tak jako widz też, dla przyjemności odczuwam, tak jak, wiesz, festiwal muzyczny, że wielu rzeczy nie znasz, nie widziałeś, czy nie słyszałeś, tak, i masz taką satysfakcję. Wiesz, gdzieś tam na przykład na Openerze zatrzymujesz się, czy na Ofie, czy na Tauronie. Przypadkowe jakieś takie. Przy przypadkowej scenie. I tutaj mam też z filmami. I to jest właśnie moje pytanie. Czy udało ci się zobaczyć tutaj coś, czego... No właśnie nie. Ja mam trochę inne założenie, bo ja nie udało mi się obejrzeć wszystkich filmów polskich na festiwalu w Gdyni i dlatego chciałem te zaległości nadrobić. Powoli mi się udaje to czynić. Dzisiaj kolejny film, więc mam nadzieję, że chociaż te filmy polskie, no z racji wiadomo, no ta znajomość rynku i warto wiedzieć, kto co robi, i
na przyszłość taka wiedza, więc nadrabiam po prostu zaległości, raczej nie trafiam na nic randomowego, ale mam zupełnie inne podejście. No to widzimy się w takim razie na salach kinowych filmów w ramach konkursu polskiego, a ten konkurs międzynarodowy, jak też czasy pokazują, można zobaczyć digitalowo. No ale to nie to samo, słuchaj. No nie jednak to doświadczenie samo. Kina to doświadczenie kina, no. Zbiorcze współodczuwanie filmu to też jest nieprzeceniony element, myślę, filmu. Nawet wczoraj rozmawiałem z kimś i ktoś mówił, że nie potrafi się skupić w domu oglądając filmu, że jednak kino pozwala na chwilę zapomnienia. Dlatego widzimy się na salach off camera. Zgadza się. Dzięki bardzo. Do zobaczenia, bardzo. Dzięki.